Będę z wami szczery, jeśli zawsze miałyby tak wyglądać wszystkie poniedziałkowe mecze, to wówczas całe moje życie mogłoby być jednym wielkim poniedziałkiem. Multum strzałów, ładne bramki, nawet trochę kiksów, przepychanki, czerwone kartki, karny, obroniony karny oraz szybkie tempo zawodów. Zagłębie Lubin przegrywa diś z Beniaminkiem z Radomia 0-2, prezentując się dzisiaj w głównej mierze bardzo nijako, nie wykorzystując naprawdę dogodnych sytuacji strzeleckich w kluczowych momentach tego spotkania. Ponieważ dla przykładu w bodajże trzeciej minucie Sasza Żywec nie trafił na pustą bramkę z 4 metrów. A gdyby to wpadło, to zespół Zagłębia Lubin objąłby prowadzenie już na samym początku meczu. Natomiast drugą taką kluczową sytuacją było nietrafienie rzutu karnego przez Filipa Starzyńskiego na samym początku drugiej odsłony. Najlepsi w mojej ocenie po stronie Zagłębia Lubin byli dzisiaj Erik Daniel, bo był chyba dzisiaj najbardziej dokładny z całego Zagłębia. Poza tym odnotowałem zresztą, że to właśnie po jego zagraniach z prawej strony Zagłębie Lubin stwarzało sobie najlepsze sytuacje tego meczu. Przy okazji Chładun, mimo tego, że stracił dzisiaj dwie bramki, też całkiem sporo dziś wybronił. Na minus w tym spotkaniu po stronie Zagłębia natomiast środek obrony, bo te dwa gole, które padły szybko w pierwszej połowie, można w sumie zapisać im na konto. No i nie będę ukrywał, że dość przygnębiająco dla swoich kibiców zagrał dzisiaj zespół Zagłębia Lubin, których jest mi w sumie trochę szkoda, ponieważ nie był to pierwszy taki występ ich zespołu w tym sezonie. Niepocieszające jest również też to, że ich drużyna grała przez 30 ponad minut jednego piłkarza więcej. Zupełnym kontrastem natomiast dla zespołu gospodarzy była dzisiaj postawa najlepszego w tym sezonie Beniaminka Ekstraklasy. Radomiak wygrał już dzisiaj po raz czwarty z rzędu, po raz kolejny stwarzając sobie bardzo dużo sytuacji w meczu, imponując zgraniem, odwagą oraz pomysłem na grę. Całkiem zabawne jest, jak sobie przypomnę, że na samym początku tego sezonu i w sumie jeszcze przed tym sezonem kilka osób śmiało się ze mnie w komentarzach, jak mówiłem, że Radomiak gra dobrze w piłkę. Gdzie jesteście teraz, panowie malkontenci? No ale też trzeba przyznać, że zespół z Radomia troszeczkę sobie dzisiaj utrudnił zadanie w tej końcówce. Czerwoną kartką Angielskiego, który wcześniej popisał się przesoczystą lutą na bramę przy golu na 2-0. Racja, nie trafił też z bardzo bliska główką w tym spotkaniu. No ale mimo wszystko na plus, że w ogóle dochodzi do takich klarownych sytuacji. Na plus i minus Rossi, który trafił dziś bramę na 1-0 oraz naprawdę imponował co po niektórymi odbiorami piłek w tym spotkaniu. No ale na minus oczywiście, że sprokurował karnego. Na wyróżnienie oczywiście zasługuje również Majchrowicz, bo no chciałbym przypomnieć, że wybronił rzut karny. Maurides na plus za zgranie oraz świetną asystę. I ostatecznie szacun dla zespołu gości, który grał przez jakieś 30 ostatnich minut tych zawodów, jednego piłkarza mniej. A i tak piłkarze z Radomia dali radę w niezłym stylu dowieść ten wynik do końca. Dzięki czemu z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że Beniaminek ten umacnia się na piątej pozycji w tabeli z 25 punktami. Co jest naprawdę imponującym wynikiem jak na ten moment. A Zagłębie Lubin po 14 meczach zajmuje 13 pozycję w tabeli z 17 punktami. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka, Instagrama, kartę społeczność na kanale Tradaj. Dziękuję wszystkim tym, którzy czekają na moje filmy oraz zapraszam do posiadania dobrego humoru przez cały tydzień.